Dzisiaj będę mówił o dziesięcinie. Cztery spotkania zaplanowałem, aby poświęcić właśnie zagadnieniu dziesięciny. Każdy uważny czytelnik Pisma Świętego odnajdzie na kartach Starego i Nowego Testamentu natchnione teksty dotyczące tej biblijnej instytucji. Instytucji, którą założył sam Bóg. W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego dziesięcina jest jedną z biblijnych zasad wiary. I w zasadzie każdy Adwentysta Dnia Siódmego jest zobowiązany, no może to jest takie słowo niewygodne, ale w jakimś sensie oddaje dziesięcinę zgodnie z tym, co czytamy na kartach Pisma Świętego. Oczywiście dziesięcina ma swoich zwolenników, jak i osoby niechętne. Na temat dziesięciny toczą się różne dyskusje, spory, konfrontacje. Oddawać ją, nie oddawać ją, jakie ona ma w ogóle znaczenie. Swego czasu bardzo dokładnie przeczytałem całe Pismo Święte i wynotowałem wszystkie biblijne zapisy dotyczące dziesięciny lub w jakiś sposób łączące się z dziesięciną. I na podstawie tego materiału przygotowałem właśnie te cztery spotkania, którymi chcę z wami się podzielić, które chcę z wami razem przestudiować. Dzisiaj mamy więc pierwszy odcinek naszych rozważań na temat dziesięciny i zacznijmy od najdawniejszych czasów biblijnych, czyli czasów patriarchalnych. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza, czytamy o patriarsze Abrahamie. Życie Abrahama przypadło mniej więcej na XIX wiek przed naszą erą, według chronologii Starego Testamentu. W zapisach dotyczących życia Abrahama w Księdze Rodzaju odnajdujemy teksty, że Abrahamowi znana była biblijna instytucja dziesięciny i miał okazję ją złożyć. Otwórzcie razem ze mną Pismo Święte, weźcie do ręki swoje egzemplarze Pisma Świętego. Tam, gdzie znajduje się Księga Rodzaju, 14 rozdział. Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżesza, i tam 14 rozdział. Mamy tam opis, jak królowie ze wschodu najechali Kanaan. Pokonali królów Sodomy, Gomory i innych okolicznych miast. Zabrali Lota do niewoli, całą jego rodzinę. No i oczywiście wszystkich mieszkańców Sodomy, Gomory i innych miast w tym rejonie Kanaanu. Abraham zorganizował ekspedycję militarną, która przepędziła najeźdźców i wyzwoliła jeńców, obdarzając ich wolnością. Kiedy Abraham powracał z tej ekspedycji, wtedy czytamy, że spotkał się z Melchizedekiem, który był królem Salemu, a jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego. I w 14 rozdziale pierwszej Księgi Mojżesza czytamy od wersetu 17 następujący zapis. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek.
Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. A więc Abraham wraca jako zwycięzca. Przepędził wrogów, wyzwolił jeńców. Naprzeciw Abrahamowi, wtedy jeszcze miał na imię Abram, ja już się przyzwyczaiłem do tego imienia Abraham, więc używam tego imienia, ale wtedy jeszcze miał imię Abram. Wtedy naprzeciw Abrahamowi wychodzi król Sodomy, zapewne nowo wybrany, bo tamten mógł polec zginąć, o czym czytamy we wcześniejszych fragmentach Księgi Rodzaju. I wychodzi druga bardzo ważna osobistość, Melchizedek, król Salemu. Salem to późniejsza Jerozolima. W czasach Abrahama nazywała się Salem. Władcą Salemu był właśnie Melchizedek. Z jednej strony był on królem, a więc władcą politycznym, byśmy powiedzieli też i gospodarczym, a z drugiej strony był kapłanem Boga Najwyższego, czyli czcił prawdziwego Boga. Stąd wnioskuję, że Salem i jego okolice zamieszkały przez osoby, które były poddanymi Melchizedeka, były okolicami zamieszkałymi przez ludzi czczących prawdziwego Boga. I wtedy właśnie Abram, kiedy Melchizedek w jakiś sposób błogosławił mu, wskazując na to, że to Bóg dał zwycięstwo Abrahamowi, wtedy Abraham złożył Melchizedekowi dziesięcinę. Nie chciał natomiast żadnych łupów, żadnych dóbr materialnych od króla Sodomy. Chciał, aby wszyscy byli przekonani, iż dobrobyt, jakim cieszył się Abraham, nie był wynikiem darowizny jakiegoś władcy kananejskiego, ale był wynikiem Bożego błogosławieństwa. W każdym bądź razie czytamy wyraźnie: Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Jedna dziesiąta majątku została oddana na ręce Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego. W połowie około pierwszego wieku naszej ery apostoł Paweł nawiąże do tej historii i w liście do Hebrajczyków zapisze, przypomni, że właśnie coś takiego miało miejsce, kiedy to Abram oddał Melchizedekowi dziesięcinę. A więc XIX wiek przed naszą erą. Abraham, patriarcha Boży, zna instytucję dziesięciny i tak jak czytamy, praktykuje dziesięcinę, składając ją na ręce Melchizedeka. Drugą postacią po Abrahamie, o której czytamy, że znała instytucję dziesięciny i praktykowała ją, był patriarcha Jakub. Życie Jakuba przypadło mniej więcej na XVIII wiek przed naszą erą, według chronologii Starego Testamentu. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżesza, czyli Księgę Rodzaju lub Księgę Genezis, 28 rozdział i popatrzmy na wersety od 19 po 22. Zapis, który nas interesuje, brzmi następująco.
od wersetu 19, czytam 28 rozdział. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Jakub opuścił rodzinne strony. Opuścił swoją rodzinę. To było coś w rodzaju ucieczki. Jakub kiedyś podszedł podstępnie brata swego Ezawa i wyłudził od niego prawa pierworodnego. Potem oszukał swojego ojca Izaaka, podszywając się pod Ezawa, wyłudzając dla siebie te najlepsze błogosławieństwa, jakie należały się pierworodnemu synowi, czyli Ezawowi. Oczywiście Ezaw, rozgoryczony, planował rewanż. Rodzice Jakuba, przerażeni, że ich syn może stracić życie, wysyłają go na północ do Mezopotamii, do brata matki jego. I moi drodzy, czytamy, że w tej wędrówce do północnej Mezopotamii, do Haranu, Jakub zmęczony zasypia. W nocy mu się śni Bóg, który obiecuje mu opiekę. No i oczywiście Jakub, gdy się budzi, składa Panu Bogu ślub. Powiedział, że jeśli Bóg będzie mu błogosławił, jeśli Bóg będzie go prowadził przez życie, jeśli założy swój dom, będzie miał swój majątek, swoją rodzinę, wtedy będzie oddawał Bogu dziesięcinę. Tekst biblijny mówi dosłownie w ten sposób: ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Tutaj posługuje się przekładem Biblii Warszawskiej, tak zwanym nowym przekładem. Tekst nie mówi: oddam ci dziesięcinę, tylko tekst mówi: będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dokładnie oddawał dziesięcinę. A więc Jakub zobowiązał się przed Bogiem, że systematycznie, regularnie ze swoich dochodów do końca swojego życia będzie oddawał Bogu dziesięcinę. Mijają wieki, dochodzimy do czasów Mojżesza. Zastanowimy się teraz, jak ukształtowała się biblijna instytucja dziesięciny w czasach Mojżesza, kiedy po prostu powstał, zorganizował się naród izraelski jako naród wybrany. W Starym Testamencie przeczytałem, że w okresie od Eksodusu, czyli od wyjścia z niewoli egipskiej, który prawdopodobnie według chronologii Starego Testamentu miał miejsce w 1446 roku przed naszą erą, do śmierci Mojżesza, która nastąpiła około 1406 roku przed naszą erą, Bóg uregulował przepisy dotyczące dziesięciny, które Izrael winny był zachowywać. Zostały ogłoszone przez Mojżesza i spisane w Pięcioksięgu. I przeczytałem właśnie w Księgach Mojżeszowych, w Pięcioksięgu, że w tamtym czasie, w tamtym okresie historii biblijnej utrwalił się
podział dziesięcin na trzy kategorie, albo inaczej mówiąc, istniały trzy odrębne dziesięciny. I wytłumaczę teraz, co mam na myśli. Pierwszą kategorią dziesięcin były dziesięciny, które ja nazwałem dziesięcinami powszechnymi. Dziesięcina powszechna polegała na tym, że obowiązywała wszystkich Izraelitów bez wyjątku. Dziesięcinę powszechną zobowiązany był oddawać lud, kapłani, lewici, krótko mówiąc, wszyscy. Składano ją Bogu z wszelkich dochodów w zasadzie co roku. W naszym systemie, w którym my żyjemy, kiedy otrzymujemy pensję co miesiąc, no to byśmy to analogicznie po prostu przełożyli, że co miesiąc. Ale w tamtym czasie troszeczkę to było inaczej, więc co roku oddawano tą dziesięcinę powszechną. Mamy teksty w księgach mojżeszowych, które o tym mówią. Pierwszy tekst zapisany jest w Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej księdze Mojżesza. I tam 27 rozdział. Trzecia księga Mojżesza, 27 rozdział. Czytam wersety 30 oraz 32. Bóg mówi do Mojżesza, Mojżesz to spisał. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. I werset 32. Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. W tamtych czasach nie był rozwinięty, tak jak dzisiaj, system monetarny, pieniężny. A więc dziesięcinę oddawano przede wszystkim w naturze. Tekst biblijny mówi, że z wszystkich płodów ziemi, polnych, sadu, ogrodu, należało Bogu oddać dziesięcinę. Również z tego, co wyhodowano wśród zwierząt domowych, należało Bogu oddać dziesięcinę. Tekst biblijny bardzo tu pięknie mówi, 30 werset, ostatnie zdanie tego wersetu, jest ona poświęcona Panu. Oryginał hebrajski mówi, jest ona poświęcona Jahwe. Podobnie 32 werset kończy się stwierdzeniem, że wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte, będzie poświęcone Panu, będzie poświęcone Jahwe. Popatrzmy na czwartą księgę Mojżesza i tam rozdział 18. W rozdziale 18 od wersetu 20 po 24 mamy taki zapis. I rzekł Pan do Aarona, w ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa. Nie będzie też dla ciebie wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici sami będą spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Przeczytajmy teraz od wersetu 25 po 28. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Do Lewitów zaś przemów i powiedz im,
Gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Wasz dar ofiarny będzie wam poczytany za plon z gumna i za plon z tłoczni. Tak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi, kapłanowi. Ze wszystkich darów wam składanych odłóżcie dar ofiarny, wydzielony dla Pana, ze wszystkiego, co najprzedniejsze, jego poświęconą część. Kapłani, którzy służyli w świątyni, byli związani z rodziną Aarona. Bóg powiedział do Aarona, że on i jego rodzina nie będą mieli jakichś dóbr, jakiegoś dziedzictwa wśród plemion izraelskich. Najwyższym dobrem Aarona i jego rodu kapłańskiego, miał być Bóg i służba Bogu. No ale wiadomo, kapłani to też ludzie, musieli z czegoś żyć. Lewici z plemienia Lewiego byli przeznaczeni do ogólnej służby przy świątyni. Różne spełniali obowiązki związane z kultem prawdziwego Boga, Boga Jahwe. Oni też nie mieli dziedzictwa wśród plemion izraelskich. Ale też jako ludzie musieli z czegoś żyć. Bóg wtedy zarządził, że lud Izraela składał dziesięciny na ręce Lewitów. Lewici pobierali wszystkie dziesięciny. I z tych dziesięcin żyli, utrzymywali się. Oczywiście Lewici z tych dziesięcin, które pobierali od ludu, odkładali dziesięcinę, którą oddawali kapłanom, Aaronowi i jego rodowi. W ten sposób Bóg zapewnił sługom świątynnym, swoim sługom, kapłanom i lewitom, utrzymanie i wszystko, co było potrzebne do normalnej egzystencji. Muszę powiedzieć, że w Kościele Adwentystycznym sprawa wygląda właściwie tak samo. Cały lud, wszyscy wierni, składają dziesięcinę do skarbu Kościoła. I ta dziesięcina jest dzielona między wszystkich pracowników Kościoła, administracyjnych i duchownych. Oczywiście wszyscy pracownicy Kościoła również oddają dziesięcinę. Tak to wygląda dzisiaj. Popatrzmy teraz na Księgę Powtórzonego Prawa, czyli na 5 Księgę Mojżesza i tam rozdział 12. Przeczytamy sobie werset 6 i werset 11. Werset 6 brzmi następująco. Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia i swoje rzeźne ofiary, dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, ślubowane i dobrowolne oraz pierworodne z waszego bydła i strzody. Przeczytajmy teraz 11 werset. Na miejsce, które Pan Bóg wasz wybierze, na mieszkanie dla swego imienia, będziecie przynosić wszystko, co wam dziś nakazuję. Wasze całopalenia i rzeźne ofiary, wasze dziesięciny i dary ofiarne waszych rąk i cały wybór ofiar ślubowanych, jakie ślubować będziecie Panu. Proszę zauważyć, że tutaj Mojżesz przedstawia czy spisuje słowa, które do niego kieruje Bóg, odnoszące się do przyszłej świątyni,
która będzie w Izraelu wybudowana gdzieś już w stałym, konkretnym miejscu, która będzie centrum kultowym dawnego Izraela. Bóg mówi, że Izraelici właśnie do świątyni, do tego centrum kultu, religii izraelskiej będą przynosić dziesięciny. No nie tylko dziesięciny, bo wszelkie inne dary ślubowane, dobrowolne, które by chcieli złożyć Bogu. A więc mowa jest tu wyraźnie o dziesięcinie, która funkcjonuje jako zorganizowana przez Boga instytucja i obejmuje cały Izrael. Co się mi jeszcze rzuciło w oczy? Rzuciło mi się w oczy to, że Bóg wyraźnie w obu zapisach stwierdza, że dziesięcina ma być zniesiona, przyniesiona do świątyni i tam ma być złożona, tam ma być zdeponowana. To jest bardzo ważne. Wiele osób odkłada dziesięcinę, ale przeznacza ją na różne inne cele. Jeśli zdecydowana większość wyznawców Kościoła będzie według swojego upodobania oddawać dziesięciny tam, gdzie uznają za słuszne, to system finansowy Kościoła ulegnie chaosowi, załamie się. Dziesięcina jest przeznaczona na utrzymanie funkcjonowania kultu Bożego, funkcjonowanie Kościoła i ma być złożona na ten cel. Nie może być odkładana gdzie indziej. Ktoś powie, no ale ja postanowiłem oddać ją biednym, których mam w sąsiedztwie. Bóg też zadbał o biednych i przeznaczył ku temu trzecią dziesięcinę, o której sobie za chwilkę powiemy. W każdym bądź razie ta powszechna dziesięcina ma być oddana do skarbca ludu Bożego. Nie może wypłynąć poza Kościół, nie może być oddawana poza Kościołem, nie mogła być składana w innym miejscu niż świątynia Boża. I przeczytajmy jeszcze sobie w 5 Księdze Mojżesza, 14 rozdział, werset 22, który brzmi następująco. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. A więc tutaj chodzi o oddawanie dziesięciny z dochodów, jakie przynosiło rolnictwo. Dziesięcina funkcjonowała normalnie. I to była tak zwana dziesięcina powszechna. Drugą kategorią dziesięcin była dziesięcina, którą ja nazwałem dziesięciną wdzięczności. To jest moja nazwa. Nie potrafiłem jakiegoś bardziej precyzyjnego terminu znaleźć. Biblia też w jakiś konkretny sposób nie nazywa tej drugiej dziesięciny. Dlatego umownie przyjmijmy, niech będzie to dziesięcina wdzięczności. Otóż, analizując Pięcioksiąg Mojżesza, doszedłem do wniosku, że po oddaniu Bogu dziesięciny powszechnej, pozostałą część dochodu Izraelici dzielili na 10 części. I wtedy ojciec rodziny brał 1/10 tej części, która została po oddaniu tej dziesięciny powszechnej, szedł do świątyni i tam wraz z rodziną i lewitami spożywał ją w tak zwanej uczcie wdzięczności. To też jest moja nazwa, uczta wdzięczności. Przeczytajmy sobie pewne teksty, które rzeczywiście to potwierdzają. Księga Powtórzonego Prawa, 12 rozdział i tam czytam wersety 17 po 19.
nie możesz jeść w twoich miejscowościach niczego z dziesięciny zboża, wina i oliwy, z pierworodnych twego bydła i z twoich trzód, niczego z danin, ani tych, które ślubowałeś, ani z dobrowolnych, ani z darów ofiarnych twej ręki. Tylko przed Panem, twoim Bogiem, będziesz je spożywał na miejscu, które wybierze Pan Bóg twój, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służąca oraz lewita, który mieszka w twoich bramach. Przed Panem Bogiem twoim będziesz się radował ze wszystkiego, co twoja ręka osiągnie. Strzeż się, abyś nie opuszczał lewity przez wszystkie twoje dni na twojej ziemi. A więc załóżmy, Izraelita zarobił 1000 złotych. Oczywiście przenosimy to na system comiesięczny. W Izraelu było to raz na rok. No i moi drodzy, gdy Izraelita zarobił 1000 złotych, z 1000 złotych oddał dziesięcinę powszechną 100 zł. Ile mu zostało? 900 zł. Wobec tego z tych 900 zł odkładał 90 zł. I brał te 90 zł, oczywiście wtedy to też wszystko było w naturze. I z tymi dobrami, zwanymi dziesięciną wdzięczności, udawał się do świątyni izraelskiej. I tam organizował ucztę dla całej swojej rodziny, żony, dzieci. Na tą ucztę też zapraszał lewitów. I oni spożywali tą ucztę. Była to uczta wdzięczności, dlatego że spożywali ją ku chwale Bożej, z wdzięczności za Boże błogosławieństwa i Boże prowadzenie. Jedli, pili, radowali się i dziękowali Bogu, i chwalili Boga, i cieszyli się miłością Bożą. W 14 rozdziale 5 Księgi Mojżesza, od wersetu 23 po 27 jest taki zapis. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem Bogiem twoim dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana Boga twego po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan Bóg twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od ciebie, kiedy Pan Bóg twój cię pobłogosławi, to możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan Bóg twój. I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza. Z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił, ty i twój dom. Oraz lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. A więc popatrzcie, co się działo. Jeśli mieszkał blisko, to mógł w naturze wszystko, prawda, dostarczyć do świątyni i tam po prostu z tej drugiej dziesięciny, dziesięciny wdzięczności, zorganizować ucztę. Jeśli to była daleka droga, mógł to sprzedać u siebie i tam na miejscu, w świątyni, zakupić. No i oczywiście wystawić ucztę, ucztę wdzięczności, na którą mieli być, zgodnie ze wskazaniem Bożym, zaproszeni lewici. Bóg nawet powiedział, że te uczty wdzięczności, one miały uczyć Izraelitów bojaźni Pana Boga twego po wszystkie dni.
ta dziesięcina właściwie już nie funkcjonuje. Oczywiście w naszym środowisku adwentystycznym co pewien okres czasu w różnych zborach organizowane są takie wspólne posiłki, ale w zasadzie tego typu dziesięcina, o jakiej tutaj czytamy, o niej nie ma mowy, ona jest po prostu już niepraktykowana. I teraz przechodzimy do dziesięciny trzeciej. Dziesięciny dla ubogich. Tak jest. Pan Bóg nakazał oddawać osobną trzecią dziesięcinę dla ubogich. Wyglądało to w ten sposób, że w trzecim roku albo co 3 lata oprócz dziesięciny powszechnej i dziesięciny wdzięczności z pozostałego dochodu Hebrajczycy wydzielali dziesięcinę dla ubogich. Chciałbym, abyśmy to przeczytali sobie wyraźnie w Księdze Powtórzonego Prawa, 14 rozdział, werset od 28 po 29. Bóg powiedział: pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach, i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. I jeszcze jeden tekst, 26 rozdział, i tam czytajmy od wersetu 12 po 13. A gdy w 3 roku, roku dziesięcin, zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i oddasz, co się należy lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni, wtedy powiesz przed Panem Bogiem twoim: usunąłem z domu to, co święte, udzieliłem z tego także lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, jakie mi dałeś. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z twoich przykazań. A więc w prawie Mojżesza Bóg ujął składanie dziesięcin w 2 następujące po sobie 3-letnie cykle, po których następował rok jubileuszowy. W 1 roku wszyscy Izraelici składali dziesięcinę powszechną. No i oczywiście brali udział w dziesięcinie wdzięczności. W 2 roku było podobnie jak w 1. Wszyscy Izraelici oddawali dziesięcinę powszechną i brali udział w dziesięcinie wdzięczności. Natomiast w 3 roku składano 3 dziesięciny, dlatego że wszyscy oddawali dziesięcinę powszechną, brali udział w dziesięcinie wdzięczności oraz składali dziesięcinę dla ubogich. Potem ten 3-letni cykl jeszcze raz się powtarzał, a więc w 4 roku oddawali dziesięcinę powszechną dla Boga, brali udział w dziesięcinie wdzięczności. W 5 roku, tak samo jak w 4 roku, była dziesięcina powszechna i dziesięcina wdzięczności. W 6 roku natomiast składano dziesięcinę powszechną, brano udział w dziesięcinie wdzięczności i oddawano ubogim 3. dziesięcinę. Natomiast 7. rok w Izraelu był rokiem jubileuszowym. Żaden Izraelita nie składał dziesięcin. Był to rok sabatowy. Ziemia i wszystko po prostu odpoczywało.
Izraelita żył wtedy z zapasów z poprzednich lat. W roku sabatowym umarzano wszelkie długi, a niewolnikom zwracano wolność. A więc, kiedy nadchodził trzeci rok albo szósty rok, Izraelita oddawał dziesięcinę powszechną. Z tego, co zostało, oddawał dziesięcinę wdzięczności. I z tego, co zostało, po oddaniu dziesięciny powszechnej i dziesięciny wdzięczności, oddawał trzecią dziesięcinę, która była przeznaczona ubogim. Oddawano wtedy dziesięciny bardziej w naturze, a więc wystawiał gdzieś na ulicę, przy swojej bramie, jakiś worek kartofli, jabłek, marchewki, zboża. Rozumiemy, o co chodzi. I wtedy ludzie biedni, sieroty, no, ludzie doświadczeni przez los, oni mogli brać sobie te dobra na swoje potrzeby. W siódmym roku, roku jubileuszowym, nie pracowano, ziemia odpoczywała. Umarzano wszelkie długi, a więc jeśli ktoś zaciągnął jakieś długi, kredyty, pożyczki, wszystko to było umarzane, a niewolnikom zwracano wolność. Było to naprawdę coś niezwykle szlachetnego. Tak Pan Bóg zarządził. Myślę, że w tamtym czasie na skutek tych praw, które Bóg dał Izraelitom, ten ustrój, egzystencja w Izraelu była chyba najbardziej dobra wśród wszystkich innych narodów świata. Był to kraj, były to rządy, były to prawa sprawiedliwe, które stały na straży dobra i szczęścia każdego człowieka. Prawa, które nadał Pan Bóg. Na koniec chciałbym przeczytać modlitwę dziesięcinną, bo taka modlitwa znajduje się właśnie w piątej Księdze Mojżesza w 26 rozdziale. A więc otwieramy 26 rozdział piątej Księgi Mojżesza i czytam jeszcze raz werset 12-13, a potem 15. A gdy w trzecim roku, roku dziesięcin, zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i oddasz, co się należy lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni, wtedy powiesz przed Panem Bogiem twoim: usunąłem z domu to, co święte, udzieliłem z tego także lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, jakie mi dałeś. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z twoich przykazań. Spójrz wtedy ze swego świętego przybytku z nieba i pobłogosław twój lud, Izraela, i tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. Izraelita w trzecim roku stawał w świątyni przed obliczem Boga. Oddał powszechną dziesięcinę, skorzystał z tej dziesięciny drugiej, dziesięciny wdzięczności. No i oczywiście dla biednych, dla ubogich też oddał dziesięcinę. Oddał wszystko, co Bóg zalecił. I wtedy stawał przed obliczem Boga i mówił: Boże, ja wszystko zrobiłem, co nakazałeś. Oddałem dziesięcinę, oddałem biednemu, lewicie, wszystkim potrzebującym. Spełniłem, nic sobie nie zatrzymałem. Byłem posłuszny twoim poleceniom. I kiedy w tej modlitwie
mówił Bogu, że ze swojej strony uczynił wszystko, czego Bóg od niego oczekiwał, wtedy zwracał się do Boga: a teraz Ty, Panie Boże, pobłogosław mnie, mój dom, moją rodzinę, mój naród, moją ziemię. Bardzo mnie to ujęło. Izraelita prosił o Boże błogosławieństwo wtedy, gdy sam był wobec Boga w porządku, gdy spełnił wobec Boga wszystkie jego zalecenia. Wtedy mógł stanąć przed obliczem Boga i prosić Boga o błogosławieństwo. Jakże często jest to inaczej w naszych czasach, kiedy są osoby, które nie oddają dziesięcin, a proszą Boga o błogosławieństwo. Tak w czasach Mojżesza nie było. Człowiek ze swojej strony uczynił wszystko, czego Bóg od niego oczekiwał, a potem prosił Boga, żeby Bóg spełnił swoje obietnice wobec niego. Na koniec chcę przeczytać właśnie jedną z takich obietnic, która jest zapisana w Księdze Przypowieści Salomona, rozdział 3, wersety od 9 po 10. Trzeci rozdział, wersety od 9 po 10, gdzie jest napisane w ten sposób: czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów, i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. A więc mamy tutaj Boże błogosławieństwo. Jeśli będziemy czcić Boga również naszymi dobrami materialnymi, będziemy się również cieszyć Jego błogosławieństwem materialnym. Dziękuję Wam za uwagę. Przeanalizujcie te treści, zastanówcie się nad nimi. Kiedy znowu się spotkamy, będziemy rozważali kwestię dziesięciny w czasach Izraela, w czasach monarchii izraelskiej, aż do czasów Jezusa Chrystusa. Wszystkich, którzy są zainteresowani materiałem, który dzisiaj przeanalizowaliśmy, proponuję, aby skontaktowali się z nami i mogą ten materiał drogą elektroniczną otrzymać. Wszystkim Wam dziękuję, życząc Bożych błogosławieństw i prosząc Boga o właściwe zrozumienie również tej kwestii przedstawionej na kartach Pisma Świętego. Amen.